Dobry jest nasz Pan, amen. Wiecie, tak kiedy żeśmy uwielbiali Pana, te dwa kubeczki to tylko na pokaz, na obraz. I teraz mówię wam, jeżeli siedzicie daleko i nie będziecie widzieć, to przyjdźcie, jeszcze jest czas. Było mówione do przodu, to do przodu, bo chcę coś pokazać. Duch Święty mi coś powiedział podczas uwielbienia, żebym pokazał, żebym przeczytał. A chcę też się podzielić z wami. I wiecie, to co jest najważniejsze, to co jest najbardziej tutaj gorące w moim sercu, to jest to, że Bóg jest dobry. Amen. Bóg jest dobry. Amen. Wierzycie w to? Doświadczyliście, że Bóg jest dobry? Amen. Halleluja. Bóg jest dobry pomimo tego, cokolwiek się wydarza, cokolwiek się dzieje. Ja chcę wam to powiedzieć, opowiedzieć nie tylko ze Słowa Bożego, ale też świadectwo. Chcę powiedzieć z mojego życia. Chcę wam powiedzieć, że zawsze, kiedy tylko dotarło to do mnie, jak Bóg jest dobry, jak On jest niesamowicie dobry, Jego natura, jego istnienie to jest dobroć, Jego istnienie to jest miłość, to dopiero wtedy zacząłem wołać do Niego: Panie, ja od Ciebie chcę coraz więcej rzeczy. Dopóki tego nie odkryłem, nie wiedziałem tego, albo może i podświadomie gdzieś tak byłem nauczony, że tak nie jest, to bałem się przychodzić do Boga. Albo nie o wszystkie rzeczy prosiłem Boga. Niektóre rzeczy się wstydziłem, myślałem, to nie przystoi. Niektóre rzeczy... Myślałem, Boże, jest tyle wiele ludzi bardziej potrzebujących ode mnie. To nie wypada dla mnie. Ale Bóg jest dobry, a Jego dobroć się nie kończy. Amen. I to, co Krzysiu mówił tutaj na tym miejscu, że kiedy przychodzimy do Boga, tak jak apostołowie przychodzili, pierwszy Kościół przychodził, dzieci Boże przychodziły do Niego, do Boga, to zajmowali właściwą postawę. Zajmowali postawę, wiedząc, że Bóg jest dobry i obdarowuje. On chętnie obdarowuje swoje dzieci. Amen. Halleluja. I chcę się z wami tym podzielić. A dzieje się to najczęściej przez modlitwę, kiedy rozmawiamy, kiedy mamy czas, kiedy mamy społeczność. I nic się nie dzieje bez modlitwy. Śpiewaliśmy taką pieśń. Chcę was zagadnąć. Skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest. Pamiętam jeszcze tekst tej pieśni? Rutka, niesamowite, fajne pieśni dzisiaj przygotowała. Skosztuj i zobacz, jak Pan dobry jest. To potem jest coś o wysłuchanych modlitwach. Pamiętacie ten tekst? Kto przypomni, co tam śpiewamy o modlitwach? Gdy szukasz, odpowiedź sonda. Amen? O co się dzisiaj modliłeś? Czy wiesz, że odpowiedź już jest w drodze, albo już dostałeś odpowiedź? Czy wierzysz w to? Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i chętnie nagradza tych, którzy Go proszą, którzy Go szukają. Amen? Tak mówi Boże Słowo. I to nas zachęca do tego, kiedy przychodzimy w modlitwie, to chcielibyśmy naprawdę wierzyć w sercu swoim i chcę wam pomóc w tym. Bo wiem, że sam miałem z tym problem. Wiecie, ja myślałem, że Bóg, i tak zostaliśmy poniekąd wychowani, że Bóg, kiedy jesteśmy dobrzy, kiedy się staramy, kiedy nam wychodzi, to On nas nagradza. Natomiast kiedy jest gorzej i czasami chociaż się starasz i nie wychodzi ci, to On cię kara. Ale to nie jest natura Boga. To nie jest Bóg. Nasz Bóg Ojciec, On kocha nas jak swoje dzieci. Jak swoje dzieci umiłowane. Chcę wam dać taki przykład. Wiecie, Pan Jezus, kiedy czytam Ewangelię po kolei i Ewangelię Łukasza ostatnio czytam i zauważam, po co Pan Jezus przyszedł na ziemię tak naprawdę? Wiecie, to jest ważne pytanie. W jakim celu Pan Jezus przyszedł na ziemię? Wiemy na pewno, pierwsza odpowiedź, aby zbawić świat. Amen. Aby nas uwolnić od grzechu. Amen. Żeby nas uwolnić od choroby, od ciężarów. Też. Amen. Ale słuchajcie, w całej Ewangelii, kiedy czytam, zastanawiam się i mówię: Panie Jezu, przecież Ty przyszedłeś objawić, jaki jest właściwie Bóg, jaki jest Ojciec. Ludzie byli w ciemności dlatego, że nie znali Boga. Ludzie dlatego żyli w ogromnej ciemności, dlatego, że nie znali Boga. Tak naprawdę nie miał im kto powiedzieć, jaki jest Bóg. Nie miał im kto przedstawić Boga, jakim On jest. Oni wiedzieli, oni znali Go, wiedzieli, że kiedy szukają Boga, Bóg im błogosławi. I na tym się kończyło. Ale kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, On pokazał, jak naprawdę, jaki jest Ojciec, jaki jest Bóg. Popatrzcie, czy Pan Jezus kogoś ominął. Czy kogoś ominął, kto do Niego rękę wyciągał, kto prosił Go. Nikogo nie ominął. Nikogo nie zostawił bez odpowiedzi. Taki jest Pan Jezus. I On obrazuje i mówi tak. Taki, jaki ja jestem, taki jest Ojciec, jaki jest Ojciec, taki ja jestem. Kiedyś Filip przyszedł do Pana Jezusa
I kiedy już rozmawiali, to on mówi: Panie Jezu, będziemy wszystko wiedzieć, wszystko już załapiemy, ale wytłumacz nam i pokaż nam Ojca. Pokaż nam Ojca, a wtedy już nie będziemy potrzebowali nic, wszystko będziemy wiedzieć. I Pan Jezus powiedział tak: Filipie, widzisz mnie? Dokładnie taki sam jest Ojciec. Popatrzcie, dzieci przychodziły, uczniowie mówi: nie ma czasu dla dzieci. A Pan Jezus mówi: właśnie do nich należy Królestwo Boże. On ich brał na ręce, błogosławił ich. On miał dobry kontakt z młodzieżą, z dziećmi. Miał bardzo dobry kontakt i on powiedział: taki właśnie jest Ojciec. On kocha, on z każdym znajduje język, aby porozmawiać, aby znaleźć czas. Jeżeli tylko znajdziesz ty dla Niego czas, On zawsze ma dla ciebie czas. Taki jest Ojciec, taki jest Bóg. I my czasami w naszych myślach, my musimy zmienić nasze myślenie, dlatego że wtedy, kiedy myślimy, że Boże, ja bym Cię prosił o coś, ale ja nie wiem, czy to tak naprawdę dostanę. Chcę Cię zapewnić, że jeżeli uwierzysz w to, że Bóg jest dobry, to przyjdziesz do Niego i to, co śpiewaliśmy dzisiaj, że On na pewno odpowiedź Ci da. Amen? Cztery osoby powiedziały amen. On na pewno odpowiedź Ci da. Ja wiem, że może Ci jest ciężko dzisiaj. Może Ci jest dzisiaj ciężko. Ja rozumiem tę sytuację. Ja wiem. Ale chcę Ci powiedzieć, że Pan Jezus zachęcał nas, abyśmy nie lekceważyli, nie przestawali, ale abyśmy walczyli do końca. Abyśmy w modlitwie stawali i modlili się aż do końca. Amen? On to kilka razy. Wiecie, w Ewangelii jest co chwilę Pan Jezus mówi, jak się mamy modlić. Nawet Ewangelii Łukasza, kiedy przeczytajmy Ewangelię Łukasza, tam, gdzie jest lekcja modlitwy. Jest napisane, takie dwa przykłady są. Ja bym tylko pokróciutce chciał powiedzieć, bo wiecie, te przykłady żyją we mnie, ja nimi cały czas nimi mówię, ale chcę wam zwrócić na coś uwagę. Pan Jezus, kiedy uczył modlitwy, Ojcze Nasz i tak dalej, kiedy powiedział, jak się mamy modlić, to powiedział do nich też od razu, powiedział o nich taką przypowieść i słuchajcie, co powiedział. O przyjacielu, który przychodzi, ja już nie będę czytał tego, ale o przyjacielu, bo będziemy się modlić za chwilę, który przychodzi do swojego znajomego, do swojego przyjaciela, przychodzi głodny w nocy, a ten akurat tak się stało, że nie ma mu co dać jeść, nie ma chleba. I on wychodzi do swojego z kolei następnego przyjaciela, idzie do niego, puka do drzwi. Znacie tę historię, czy mam czytać? Kto nie zna, niech podniesie rękę. Kto nie słyszał jeszcze nigdy o tej historii? Chwała Bogu, halleluja. Wszyscy znają dobrze, dlatego łatwiej wam zrozumieć. Wiecie, i on przychodzi do niego i puka do drzwi i mówi: daj mi chleb dla mojego przyjaciela, bo jest głodny, przyszedł z drogi, muszę go nakarmić. I tam jest najważniejszy wątek, taki, że on nie odszedł od tych drzwi, dopóki nie dostał tego, po co przyszedł. Popatrzcie się, pierwszy najważniejszy wątek. On wiedział, do kogo przychodzi i on nie odszedł od tych drzwi. Nie możesz zrezygnować, kiedy przychodzisz do Boga. Nie możesz odwrócić się i powiedzieć: Boże, już dość się naprosiłem i wiem, że to nie jest Twoją wolą. Absolutnie tak nie myślmy. Nigdy tak nie myślmy. Bo Bożą wolą jest, abyś był szczęśliwy. Amen? Aby Twoi bliscy byli szczęśliwi. Amen? Łapiemy to? Bożą wolą jest, abyśmy do samego końca walczyli i modlili się, przychodzili, pukali do drzwi. Jego wolą jest dać Ci chleb. To jest Jego wola. Tak znajduje to w Słowie Bożym. Dlatego odpowiedzialnością naszą i naszym bardzo ważnym zadaniem jest, aby stać u drzwi, tam gdzie jest chleb i pukać tak długo, aż dostaniesz. Amen? I to jest modlitwa. To będziemy robić za chwilę. Ale następna historia mówi, popatrzcie co mówi, od 9 wiersza. I ja wam mówię, następną historię Pan Jezus mówi: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was ojców, gdy syn go prosi o rybę, zamiast ryby da mu węża, albo gdy prosi go o jajo, da mu skorpiona? Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Halleluja. Ta historia naprawdę przesiąka moje życie. Najbardziej chyba z Ewangelii lubię czytać takie właśnie przykłady, kiedy Pan Jezus mówi o proszeniu. Chcę wam powiedzieć, że tutaj jest powiedziane: proście, będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Kiedyś myślałem sobie przed pewnym spotkaniem modlitewnym: Boże, dlaczego tak bardzo przez Pan Jezus powtarzał to: proście? Przecież wystarczyło powiedzieć jeden raz: poproście, będzie wam dane. Ale wiecie, jest tu takie stopniowanie w tym. Przyjrzyjmy się tym słowom. Proście, a będzie wam dane. Ja nie wiem, czy ja dawałem kiedyś taki przykład. Kiedy ja bym poprosił pastora, żeby mi dał długopis, to on weźmie swój długopis, wyciągnie, ja wezmę i już mam, prawda?
Jest to trudne? Nie. Najprostsza rzecz, która może być. Proszę cię o długopis. Popatrzcie się. Mam długopis? Dziękuję. Właśnie takiego potrzebowałem. I wiecie, proście, a będzie wam dane. Tak prosto. Proście, a będzie wam dane. I Pan Jezus mówi, przychodźcie do Ojca, bo On chce wam dać. On nie trzyma czegoś dla siebie tylko. On chce wam dać. Niebo jest pełne obfitości. Ono pęka w szwach. Bóg chce dać. To jest pierwsze zdanie. Drugie mówi, szukajcie, a znajdziecie. Ups. I tu już trochę więcej jest. Kiedy ja bym powiedział do Bogusia, do naszego pastora, bym powiedział, że chcę od ciebie długopis, a on by mi powiedział, że idź do mojego domu i tam w szufladzie, w moim biurku jest długopis, to trochę by mnie już to kosztowało. Musiałbym pojechać, musiałbym według wskazówek dostać się tam, do tego biurka, musiałbym rzeczywiście poszukać. Nie znam, nie wiem, jak, w jakiej kolejności tam są poukładane długopisy, ale to by mnie kosztowało. Zgadza się ze mną? Tak? Czy to by było tak proste jak teraz ten daj mi długopis? To już by było zadanie. I Pan Jezus mówi, że są zadania w naszym życiu, w którym trzeba szukać. On mówi, szukajcie, a znajdziecie. Są rzeczy w twoim i w moim życiu, które nie wystarczy wyciągnąć rękę, ale trzeba szukać. Bóg mówi, one są dla ciebie. Zacznij ich szukać. Zacznij ich szukać. Mamy wyraźne wskazówki i Bóg mówi, szukajcie mnie. Szukajcie mojej woli. Szukajcie mojej obecności. Amen? I to nas kosztuje. Musisz stać. Musisz poświęcić czas. Ja to zawsze przyrównuję do szukania grzybów. Mi się to bardzo podoba. Wiecie, jak widzę tych ludzi, którzy chodzą za grzybami, to się śmieję. Normalny człowiek wygląda tak jak normalny człowiek, ale grzybiarz, wiecie, gumocze w środku lata, ubierze taki po kolana, jakieś pelerynę, jakiś płaszcz, jakiś kosz tam. Wiecie, dziwacznie się poubierają, idą do lasu i spędzają bardzo dużo czasu po to, żeby tylko znaleźć kilka grzybów. Ile czasu i jaki wysiłek stawiamy w tym, żeby znaleźć wolę Pana, żeby znaleźć obecność Pana? Jakie starania czynisz? Czy czasami nie wydaje ci się, że będę dziwnie wyglądał i nie będę tego robił, bo to wszyscy ludzie będą patrzeć na mnie. Wiecie, ten, kto szuka grzybów, chociaż grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych, tylko smakowe, a tyle wysiłku ludzie im poświęcają i potrafią zrobić się nawet dziwaczni, to jakim ja jestem dzieckiem Bożym, że kiedy On mówi, mam dla ciebie coś cennego, tylko to musisz znaleźć, ja sobie myślę, że nie, chyba jednak nie będę się ośmieszał. Chyba jednak za dużo czasu mi to zajmie. Zacznijmy szukać Bożej obecności. Amen? Szukajmy. I to jest następny stopień. Kiedy patrzymy się dalej, jest to, co nam przychodzi najtrudniej. Pukajcie. Pukajcie, a otworzą wam. Wiecie, kiedy podchodzimy do drzwi i zaczynamy pukać, to jest taka zasada się, że 3 razy zapukać i jeżeli nikt nie otwiera, to się odchodzi od drzwi. Ale tutaj Pan Jezus mówi, jest inna zasada. Pukajcie, dopóki nie otworzą drzwi. Pukaj tak długo, stój pod tymi drzwiami tak długo. Ja mówię cały czas o modlitwie, słuchajcie mnie. Cały czas mówimy o modlitwie. W modlitwie mamy być wytrwali. Amen. Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie o tym, że w modlitwie On chce nas widzieć, żebyśmy byli naprawdę pełni zapałów, desperacko stali pod drzwiami i pukali i wiedzieli, czego chcemy. I Bóg chce dla nas najlepszych i dobrych rzeczy, bo On jest Bogiem dobrym. Amen? I On chce dla ciebie. Wyobrażasz sobie teraz, że nie możesz zrezygnować i powiedzieć, a Boże, ja nie wiem, czy Ty już tego chcesz dla mnie, czy nie. Nie. Bóg chce. Jeszcze bardziej. Zaraz do tego wrócimy. I wiecie, tutaj Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, szukajcie, proście i pukajcie tak długo, aż otworzą drzwi. Tak długo. Boże, czy to nawet mam 20 lat prosić? Jeżeli trzeba, to nawet 30 lat. Poświęć ten czas, bo warto. Za tymi drzwiami jest wszystko, czego potrzebujesz do twojego życia i do twojej rodziny. Amen? Za tymi drzwiami jest wszystko, czego potrzebujesz. Tak naprawdę, co może dać ci szczęście, dać ci życie i właściwie dać ci to, czego potrzebuje całe twoje życie. Amen?
To jest Jezus Chrystus. To jest Jego pełnia. I dlatego On mówi, pukajcie. W modlitwie przychodźmy i wołajmy. Wiecie, są rzeczy w moim życiu, o które się modlę i na drugi dzień mam. Są rzeczy, które szukam, które wołam i za 3 tygodnie, za 2 miesiące. Wiecie, są rzeczy, o które 2 lata temu się modliłem i dzisiaj one są. Halleluja. To są cudowne świadectwa. Ale są rzeczy, które wiem, że daleko przede mną, daleko, daleko są i wiem, że to będę widział. Amen. Ale muszę pukać i moja gorliwość, mój zapał nie może ostygnąć, ale ma być coraz większy. Mam stać pod tymi drzwiami tak długo, dopóki nie otworzą. Amen? I tutaj Pan Jezus mówi taki przykład, który z was ojców? I tutaj Pan Jezus mówi właśnie o ojcu. Coś niesamowitego, powiem wam coś niesamowitego. Mówi, Bóg jest jak ojciec. I teraz popatrzcie się, który z was ojców, gdy syn go poprosi o rybę, zamiast ryby da mu węża, albo gdy go poprosi o jaje, da mu skorpiona. Czy jest ktoś, rodzice, słuchajcie mnie, rodzice, czy jest ktoś między wami, kiedy dziecko jest głodne i prosi ciebie, mamusiu, tatusiu, zrób mi bułkę z kiełbasą. To chcesz mu dać coś, żeby go zabiło? Otruło? Czy jest ktoś taki na tym miejscu? Nie ma nikogo. Ja sobie wyobrażam, że nawet najgorszy rodzic nie ma czegoś takiego, żeby taki coś zrobić. A tutaj Pan Jezus taki przykład podaje. O rybę, a da mu węża. Czy jest ktoś taki? Słuchajcie, Bóg jest Bogiem dobrym. Nasz Ojciec kocha ciebie tak bardzo ciebie kocha, że On całego nieba nie szczędził, żeby posłać za ciebie Jezusa Chrystusa. Swojego Syna. Powiedział, dałem wszystko dla ciebie. Dla ciebie. Tu jest mowa o Ojcu. O sercu Ojca. Halleluja, jak dobry jest Bóg. On chce takich dobrych rzeczy dla nas. Wiecie, powiem wam, że kiedy będziemy się modlić za chwilę i nasze myśli będą w tym kierunku, że Bóg jest dobry i On chce dać ci to, co będziesz Go za chwilę prosił, to wtedy zacznie się proces w twoim życiu. Wcześniej nie. Amen? Bo ci, którzy do Niego przychodzą i chcą odebrać od Niego, wiedzą, że On jest dobrym Ojcem i daje dobre rzeczy swoim dzieciom. I tutaj jest napisane tak, skoro wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I tutaj jest fajny przykład. Wiecie, ojcowie, żyjemy na tej ziemi pełnej grzechu. Jesteśmy tak naprawdę złymi ojcami. Nie jesteśmy takimi dobrymi jak Bóg Ojciec. Ale tutaj Pan Jezus mówi, skoro żyjecie na grzesznym świecie i te prawa nie są najlepsze, a potraficie dary swoje dawać dzieciom. Ja sobie wyobrażam Janka, naszego Janka tutaj. Siedzi przede mną Janek. Wiecie, i kiedy patrzę, wszyscy znają Janka. Dlatego ciebie, Janek, wybrałem, żeby był dobry przykład. Jest tatą. Jest tatą, ma 4 wspaniałych dzieci. I wiecie, jak bardzo kocha swoje dzieci, to tylko wiedzą te dzieci, wie Pan Bóg i wiedzą sami Lucy i Janek. A może nawet sami do końca nie wiedzą, jak bardzo ich kochają. Zrobiliby wszystko, Janek zrobiłby wszystko, żeby te dzieci, i robi wszystko, i zrobi wszystko, żeby te dzieci miały się jak najlepiej. To jest coś niesamowitego. Jest ojcem, który zrobi wszystko. Jeżeli trzeba będzie, to postara się o coś jeszcze więcej i zrobić wszystko naprawdę, żeby te dzieci wyrosły na dobrych ludzi, żeby kochały Boga i żeby miały wszystko, czego potrzebują i co tylko by chciały nawet, tak by chciał. Co tylko by chciały. A Słowo Boże mówi, skoro wy jesteście złymi ojcami, a potraficie dawać swoim dzieciom dobre rzeczy. I Pan Jezus daje takie pytanie bez odpowiedzi. To wyobraźcie sobie, o ile więcej Ojciec w niebie, który jest dobrym Ojcem, chce dać ci dobre rzeczy. Janek, wyobraź sobie, ile razy Bóg jest lepszy od ciebie. 1 raz? Wyobraź sobie, a najlepiej by było Lucy zapytać, jak byś sobie wyobrażała Janka, gdyby był raz tak lepszy, jak jest? Zaczęła się cieszyć. Raz tak lepszy, jak jest. Słuchajcie, wyobrażamy sobie. Różmy naszą wyobraźnię. Jesteś raz tak lepszy, jak jest. Dzieci zaczęły się tutaj coś komunikować. Ja liczę dalej. Jeżeli byś był 2 razy lepszy, jak jesteś teraz. 2 razy więcej dajesz swoim dzieciom. Jeszcze więcej. Jak naprawdę? To przecież już by było życie swoje. Przecież On już daje swoje życie. Zgadzacie się ze mną? Czy mam liczyć dalej?
czy 3 razy lepszy jest nasz Bóg? Wyobraźmy sobie, ile razy Bóg jest lepszy od ziemskich naszych rodziców. Zacznijmy wyobrażać. Jeżeli zaczniesz wyobrażać sobie to, zaczniesz być bliższy naszemu Ojcu. I tak właśnie wielokrotnie Pan Jezus mówi bez odpowiedzi. On kazał nam odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli wy, będąc na tym grzesznym świecie, źli, dajecie dobre dary swoim dzieciom, ile więcej Ojciec Niebieski chce dać Ducha Świętego? Halleluja. Amen. Ile więcej Ducha Świętego chce dać Ojciec? Ile bardziej? Jak bardziej Mu zależy? Jak bardziej Mu zależy? Krzysiu tutaj nawiązał do Ducha Świętego. To jest właśnie naprawdę, to jest to, o co chcemy się modlić. O Ducha Świętego. Wiecie, mamy wiele prośb dzisiaj. Prosimy, będziemy się modlić o uzdrowienie. I uzdrowienie przychodzi. Będziemy się modlić o cuda. O Boże cuda. I Boże cuda się będą działy. Amen? Zawsze z ciekawością się zastanawiam. Czy wierzycie w Bożą moc? Amen? Halleluja. Kiedy się modlimy, musimy wiedzieć, że za drzwiami jest ten, który odpowiada. Halleluja. Amen? I my wierzymy w to. I słuchajcie, Bóg jest Bogiem cudów. I kilka tych cudów możemy dzisiaj oglądać. Kilka z nich, z tych cudów możemy już dzisiaj oglądać. Duch Święty to jest osoba, to jest kochana osoba. Wiecie, kiedy mówię o Nim, to już mi jest ciepło, już mi jest dobrze. Duch Święty to jest osoba, która przychodzi i przynosi obecność Bożą, która przynosi obecność Boga na to miejsce, na to zgromadzenie, uzdrowienie, przynosi zbawienie, przynosi podniesienie. On Duch Święty przyniesie. Amen. I wiecie, kiedyśmy uwielbiali Pana, kiedy Krzysiu czytał to słowo o Duchu Świętym, mówi, że Duch Święty napełnił. Ja mam serwetkę, przygotowałem się. Tak na szybko, wiecie, bo to było w ostatniej chwili. I chciałbym wam powiedzieć, przyniosłem sobie 2 kubeczki, bo tak to zobaczyłem. I wiecie, Pan Jezus powiedział tak. W jednym z świąt, Pan Jezus, teraz wy, którzy siedzicie z daleka, z tyłu samego, to a było iść do przodu. Nie będziecie widzieć. Możecie jeszcze szybko przyjść. Tu jest kilka miejsc wolnych. Bardzo cenne miejsca. I słuchajcie, Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym tak. Ostatni dzień święta powiedział. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A z wnętrza jego popłyną rzeki wody życia. Amen. A to mówił o Duchu Świętym, który miał przyjść, ale dzisiaj jest. Halleluja. To mówił o Duchu Świętym, którego Pan Jezus mówi, proście Ojca, a dam wam Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty jest w twoim życiu, rzeczy zaczynają się zmieniać. Kiedy Duch Święty jest w naszym życiu, ale zobaczyłem obraz podczas uwielbienia i chcę wam go przedstawić. Co znaczy to słowo, które Pan Jezus powiedział? Wiecie, te kubeczki są fajnie stworzone. Ja nawet nie wiedziałem, kiedy szedłem na dół po wodę, nawet nie wiedziałem, że tak są sformułowane. Tutaj są takie falbanki, takie może trochę chropowate. Zaznaczone jest, póki jest, gdzie jest miara, przez producenta zaznaczone, gdzie jest pełny ten kubek. Tutaj. I wyobraźcie sobie, że ty i ja jesteśmy takim kubkiem. Tutaj jest Duch Święty. W środku w nas ta woda to jest Duch Święty. Tu jest. I według producenta tych kubków i w ogóle według producentów, wiecie, kiedy patrzymy na butelki, na cokolwiek z napojem, to widzimy, że tam jest pełna miara i tam jest trochę jeszcze miejsca, prawda? I to jest według producenta pełne. To jest według nas też pełne. Ten kubek jest pełny. Jest pełny? Kto ma wątpliwości? Was z tyłu się nie pytam, bo nie widzicie, ale z przodu. Kto ma wątpliwości? Jest pełny, prawda? Ten kubeczek. Ale wiecie, co Pan Jezus powiedział? Że pełny ten kubeczek jest wtedy. Teraz? Jest pełny? Teraz. Jest pełny, prawda? Widzicie? Jest pełny. Teraz jest pełny? Według nas jest pełny już. Ale Pan Jezus powiedział, popatrzcie się. Wyraźnie, popatrzcie się teraz wyraźnie. Według Pana Jezusa teraz zaczyna być pełny. Zgadza się? Janek, spokojnie, oddychaj, ja to posprzątam. Ten kubek dopiero, kiedy zaczyna się przelewać z niego, kiedy się zaczyna przelewać na zewnątrz, on wtedy jest pełny. I Pan Jezus powiedział, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Miara
kiedy Duch Święty jest w tobie, nie jest wtedy, kiedy ty myślisz, że jesteś pełny, ale wtedy, kiedy z zewnątrz wszystko jest mokre. Amen. Kiedy na zewnątrz ludzie, świat na zewnątrz widzi, że wszystko jest mokre, tak jak w tobie w środku, to się wylewa. To się wydostaje. To się wylewa na zewnątrz. Zgadza się? Popatrzcie, mi się to podoba. Się mi dzieciństwo przypomina. Słuchajcie, wody żywe, Duch Święty oznacza wodę żywą. To nie może być w tobie tylko, dla ciebie, ale to się musi wylewać i widoczne być na zewnątrz. Amen? I kiedy będziemy się modlić dzisiaj, niech Duch Święty właśnie wylewa, niech wylewa się z twojego życia. Pan Jezus powiedział, że łyk Jego obecności, łyk Jego obecności, łyk Ducha Świętego sprawia, że w tobie zaczyna wypływać. To jest źródło. To nie jest tylko takie, wiecie, jednorazowe, ale to jest to, że On ciągle wpływa i ciągle jest przepełniający i ciągle to wypływa na zewnątrz. Amen? Amen? Widzicie to? Widzicie to? I Pan Jezus powiedział, że tak, do takiego momentu mamy prosić Ojca. Mamy prosić, pukać, szukać, aby z naszego życia cały czas przelewało, aby Duch Święty wylewał się na zewnątrz. Wtedy, kiedy dookoła serwetka jest mokra, kiedy świat dookoła ciebie jest pełen mokry Ducha Świętego, wtedy wiadomo, że jesteś pełny. Amen? Wtedy wiadomo, że jestem pełny. Wiecie, od nie jakiegoś czasu zacząłem się modlić taką modlitwą. Może jest niezbyt pokorna ta modlitwa, ale chcę wam się podzielić z wami. Jeżeli komuś z was pomoże, to módlcie się też tą modlitwą. Zobaczyłem to, zobaczyłem, że Duch Święty tak bardzo chce, Bóg tak bardzo chce, abyśmy mogli modlić się o innych, żebyśmy nie zatrzymywali dla siebie, ale inni, ale tak samo świat, nasze rodziny, ci, którzy są chorzy, ci, którzy rozpaczliwie dzisiaj potrzebują modlitwy, aby mogli korzystać z tego, co jest we mnie. Tak bardzo mu zależy na tym. Wiecie, zacząłem się modlić, Panie Jezu, przychodzę na spotkanie modlitewne dla mężczyzn. Przychodzę na to spotkanie i wielokrotnie moi bracia, kiedy przychodzą, spotykają tylko mnie. Spotykają tylko mnie. Rozpłakałem się w tym momencie, zacząłem modlić się i mówię, Boże, proszę Cię, aby od tego momentu, kiedy przychodzą, żeby spotkać mnie, żeby spotkali Ciebie, a ja Ci oddam całą chwałę. Amen. Chcę, żeby nie było widać tego kubka, ale żeby to, co wylewa się z niego, żeby było widoczne i żeby nawilżało wszystko dookoła. Musisz, Boże, zrobić wszystko w moim życiu, zmienić mnie, aby widząc mnie, spotykając mnie, ludzie mogli spotkać Ciebie. Bo dopóki spotykają mnie, to jesteśmy obydwaj rozczarowani. I ten człowiek, który mnie spotyka, i ja. Ale kiedy spotkają Ciebie, to ich życie się zmieni. Amen. I od jakiegoś czasu modlę się tą modlitwą. Boże, chcę, aby Ciebie było tak dużo. Aby Ciebie było tak dużo, żeby to wylewało się, żeby to się przelewało, żeby ludzie mogli to, co się wylewa, korzystać z tego, topić. Aby nie trzymali tylko samego kubka, ale żeby to, co się wylewa, Duch Święty, halleluja. I tą modlitwą chciałbym was zachęcić. Chciałbym, żebyśmy, kiedy będziemy się modlić, wzięli to do serca, że Pan Jezus tak bardzo chciał przedstawić serce Ojca. Jeżeli dzisiaj jesteś na tym miejscu i masz mieszane uczucia co do Bożej woli, to chcę ci powiedzieć, że Bożą wolą jest, żeby twoje życie było szczęśliwe. Amen? Bożą wolą jest, żebyś był zdrowy. Amen? Pan Jezus powiedział, że Bóg, Ojciec, kocha każdego z nas. Wiecie, kiedy Pan Bóg stworzył ziemię, to nie było żadnych nieszczęść. I On powiedział, że tak właśnie On sobie wyobraża. Ale to przez grzech, to przez to, co myśmy nanieśli na tę ziemię, rzeczy się dzieją takie, jakie się dzieją. I słuchajcie, nasz Bóg, mój kochany Ojciec, nie ma z tym nic wspólnego. Tragedie były i są z powodu najczęściej grzechu, z powodu najczęściej złych decyzji, ale Bóg z tym nie ma nic wspólnego. Natomiast każdą sytuację może wykorzystać, aby odwrócić, aby twoje życie zbawić, aby dać ci nową szansę, dać ci nowe życie. Amen? Bóg może wykorzystać każdą sytuację. Wiecie, kiedy dowiedziałem się o chorobie w moim życiu, wtedy już wiedziałem, że Bóg jest dobry. Nie miałem żadnych wątpliwości. Wiedziałem dobrze i pierwsze zdanie, które powiedziałem, Boże, wiem, że Ty nie masz z tym nic wspólnego. Wiem, że Ty jesteś Bogiem dobrym i Ty masz dobre rzeczy dla swoich dzieci. Wiem, że masz najlepsze rzeczy dla mojego życia. Nie wiem, co dalej, bo właściwie to nie znam się w ogóle na tym, ale wiem, że Ty jesteś Bogiem dobrym dla mojego życia. Halleluja. Amen.
Powiem wam, że więcej. Kiedy przychodziłem przed Boże oblicze, mogłem złożyć i powiedzieć: Panie, nawet wyniki, które mam, nie rozumiem temu, ale chcę to przedstawić przed Ciebie. I wtedy zobaczyłem ten obraz Ducha Świętego, wiecie? To jest coś niesamowitego, kiedy trwasz w Bożej obecności. I tutaj znowu was zachęcę do relacji. Nie zostawiajcie czasu, nie zostawiajcie czasu na zbyt wiele marnowania go, ale chciejcie poświęcić na kolana, w komorze, zamknijcie się, módlcie się i rozmawiajcie z Bogiem, bo tam się dowiesz tego właśnie, czego Słowo Boże nas uczy. Amen. I wiecie, kiedy w tej właśnie społeczności miałem najlepszy czas i chcę wam powiedzieć, że choroba niczego dobrego ani złego nie wniesie w twoje życie, ani w moje. W moje na przykład niczego nie wniosła. Miałem dobry czas przed tym z Bogiem i dobry czas mam teraz. Bóg mnie wyprowadził, Bóg mnie przeprowadził. To może jest proces i trwa, ale Bóg jest dobry. Amen. Halleluja. Jego relacja, Jego obecność w ogóle... To jest coś niesamowitego. To jest dalej na najwyższym poziomie. Chcę jeszcze więcej. Chcę, żeby tam było jeszcze dolewane, żeby to się wylewało na zewnątrz. Halleluja. Amen. I wiecie, kiedy dałem te moje wyniki, te badania, dałem przed Boga i mówię: Duchu Święty, spojrzyj tylko, popatrz się, co Ty myślisz o tym, bo tak naprawdę tylko Twoje zdanie się liczy przede mną. To zobaczyłem obraz, kiedy ani razu nie spojrzał na to, co było na tym stole. Ale popatrzył na mnie i mówi, co chce zrobić w moim życiu. A właściwie, co chce zrobić przeze mnie, przez moje życie. I zauważyłem, zrozumiałem jedno zdanie. Bóg chce najlepszych rzeczy dla ciebie. Ale to twoje serce dla Niego otworzy drogę do wszystkiego. Amen. Bóg jest Bogiem dobrym. Chcę wam powiedzieć, że najlepsze, co mogło ciebie spotkać i mnie spotkać, to to, że poznaliśmy naszego Pana Boga. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Cieszysz się na tym miejscu? Jesteś zbawiony. Jego krew odmyła twoje życie. Halleluja.